Agnieszka Jankowska, witam Państwa w piątek, 7 lipca i zapraszam na wydarzenia. Ludzkie szczątki pod pałacykiem w Ścinawie. Pochowane były tutaj dzieci. Z kradzieży paliwa uczynili rodzinny biznes. Dokonywały włamań poprzez zerwanie plomb do cyster. Ludzkie szczątki odkryto podczas prac remontowych ścinawskiego pałacyku. Prawdopodobnie pochodzą z czasów II wojny światowej. Niewykluczone, że należą do ofiar systemu totalitarnego. Pośród ludzkich kości część należała do dzieci. Szczątki odkopano podczas budowy fundamentów windy, która ma powstać przy pałacyku. Póki co prace zostały wstrzymane, a na miejsce wezwano policję, prokuratora i archeologa. Ten fakt został potwierdzony, miejsce to zostało zabezpieczone, również już część szczątków tych ludzkich została zabezpieczona. Biorąc pod uwagę, iż w tym obiekcie prawdopodobnie znajdowała się również, była zlokalizowana część aparatu totalitarnego, tak, czyli takie więzienie UB, również na możliwość pojawienia się tutaj szczątków osób, które zostały zamordowane przez ludzi systemu totalitarnego. Naprzeciw miejsca, w którym prowadzone są obecnie prace, w 1915 roku funkcjonował szpital. Też jest możliwe, że być może poza jakimiś procedurami, które dzisiaj traktujemy jako oczywiste, dokonywano tutaj pochówków osób, które przebywały w tym szpitalu, ale wstępnie to znalezisko wskazuje również na to, iż pochowane były tutaj dzieci. Choć wstępnie zakładano, że szczątki należą do 3 osób, wiadomo już, że jest ich zdecydowanie więcej. Iż która jest instytucja albo IPN, albo prokurator, tak, podejmie decyzję o ekshumacji chyba, tak, bo nie wiemy, tak, co tutaj dalej może się znajdować. Tutaj zawsze, jak w takich przypadkach, firma pogrzebowa, która zajmuje się takimi rzeczami, zabezpieczyła i zostały przewiezione do prosektorium. Dokładny wiek czaszek i kości będzie znany po wykonaniu specjalistycznych ekspertyz. Decyzję o kontynuowaniu prac remontowych ścinawskiego pałacyku wyda Instytut Pamięci Narodowej i prokuratura. Nie mają środków do życia, dlatego utrzymują się ze złodziejstwa. Ojciec i syn, mieszkańcy powiatu średzkiego, bez ogródek wytłumaczyli policjantom, co skłoniło ich do kradzieży. Zarządcy dużej rozlewni paliw w podprochowickich Kawicach od ponad 2 dekad nieustannie walczą ze złodziejami, którzy szczególnie upodobali sobie to miejsce. Większość sprawców tłumaczy, że zagląda tu głównie z pobudek ekonomicznych. Dyżurny Komendy Miejskiej został powiadomiony od pracowników ochrony bocznicy kolejowej w Kawicach o kradzieży paliwa z cystern. Mundurowi na gorącym uczynku kradzieży zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 61 i 36 lat. Osoby te dokonywały włamań poprzez zerwanie plomb do cyster, a następnie spuszczali paliwo do przygotowanych wcześniej pojemników. Mężczyznom postawiono zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. To było 50 litrów oleju napędowego, straty są oszacowane na kwotę 206 zł. Sprawcami okazali się ojciec z synem. Osoby te przyznały się do kradzieży tego oleju napędowego. Tłumaczyły to tym, że nie mają środków na życie. Policjanci pamiętają historię sprzed ponad 20 lat, kiedy to jeden ze złodziei wpadł do silosu paliwowego i aby go stamtąd wydobyć, potrzebna była specjalistyczna pomoc. Już na pierwszy rzut oka widać było, że samochody w ogóle nie nadają się do użytku, co jednak w niczym nie przeszkadzało usłużnemu diagnoście. Czasami wystarczyło za obowiązkowy przegląd zapłacić o 50 zł więcej, by w dokumentach potwierdził sprawność auta. Procederem wreszcie zainteresował się prokurator i mężczyzna stracił uprawnienia do wbijania pieczątek. 65-letni diagnosta zatrudniony był w jednej z podlegnickich stacji kontroli pojazdów. Przyjeżdżające na przegląd samochody nie musiały nawet wjeżdżać na tak zwaną ścieżkę diagnostyczną. Ich kierowcy z góry otrzymywali zgodę na poruszanie się nimi po drogach. Mężczyźnie temu zarzuciliśmy 7 występków polegających na poświadczeniu nieprawdy w dowodach rejestracyjnych pojazdów. Sprawa wyszła na jaw w maju ubiegłego roku. Ponadto dodaję, iż prokurator oskarżył również 4 osoby o to, że nakłaniały tego diagnostę do poświadczenia nieprawdy w dokumentach. No w ten sposób, że uzgadniały z nim, iż za odpowiednią dodatkową opłatą diagnosta potwierdzi sprawność techniczną tych pojazdów.
Cała czwórka, z którą prokurator ustalił sposób naprawienia szkody, przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, natomiast diagnoście groziła kara aż do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ten przyznał się do winy, nie jest już diagnostą, jednocześnie uzgodnił z nim wymiar kary, to jest 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat. Legnicki sąd ma być jednak na bieżąco informowany o tym, w jaki sposób ta próba przebiega. Dodatkowo mężczyzna musiał zwrócić wszystkie nielegalnie pobrane świadczenia. W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie trwają zapisy na kolejny turnus szkolenia przygotowawczego. 4-miesięczne szkolenie rozpocznie się 5 września w kilku ośrodkach w całym kraju, w tym także w Głogowie. Zachęcić kandydatów do służby wojskowej mają atrakcyjne warunki, także finansowe. Kandydaci na szkolenie przygotowawcze mają mieć ukończone co najmniej 18 lat, wykształcenie gimnazjalne i kategorię A. Oczywiście nie mogą być karani. Szkolenie rozpocznie się 5 września w kilku ośrodkach na terenie całego kraju. W Grudziądzu, w Toruniu, we Wrocławiu, w Koszalinie jest atrakcyjne miejsce dla kogoś, kto chciałby się związać ze służbą w żandarmerii wojskowej. To jest w Mińsku Mazowieckim szkolenie. Jest szkolenie w Czerwieńsku, w Wałczu oraz mamy kilka miejsc do szkolenia w batalionie tutaj w Głogowie. Zachętą dla młodych ludzi mają być atrakcyjne warunki, w tym także finansowe. Mają zakwaterowanie oczywiście na koszt wojska, umundurowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne. Co miesiąc otrzymują żołd, czyli takie kieszonkowe, około 900 zł brutto. Na koniec służby otrzymują odprawę 1500 zł. Po dostaniu się do jednostki wojskowej, po zostaniu żołnierzem zawodowym, taki młody człowiek na początek otrzymuje 2900 brutto. 4-miesięczne szkolenie kończy się egzaminem, potem jego uczestnicy otrzymają skierowania do wybranych jednostek. 1,5 miesiąca potrwa modernizacja magistrali wodociągowej w rejonie ulic Wita Stwosza i Zielonej w Głogowie. To strategiczny odcinek sieci doprowadzającej wodę do osiedla Piastów Śląskich. Dzięki zastosowanej technologii robót mieszkańcy nie muszą obawiać się o przerwy w dostawach wody. Kolejna tak duża inwestycja zaplanowana jest na przyszły rok pod starym korytem Odry. Modernizacja magistrali na głogowskim osiedlu Piastów Śląskich wykonywana jest ze względu na zły stan techniczny sieci. Ale jest jeszcze jeden powód. Ten odcinek był dosyć awaryjny. To był odcinek, który powstał gdzieś w latach 70. ze stali. Dosyć kiepska jakość, duża awaryjność i planowaliśmy tą inwestycję początkowo na gdzieś za rok, dwa. Natomiast w związku z tym, że gmina miejska postanowiła tutaj budować ścieżkę rowerową, uznaliśmy, że musimy to zrobić przedtem. Prace obejmują modernizację kilometrowego odcinka magistrali o średnicy 0,5 metra. Rurociąg wymieniany jest metodą bezwykopową. Mieszkańcy nie powinni obawiać się o utrudnienia w dostawie wody. Przedtem przekierowaliśmy odpowiednio wodę, także wszyscy mieszkańcy Piastowa mają w tej chwili wodę. Podobna strategiczna inwestycja wodociągowa zaplanowana jest na przyszły rok. Budowa dwóch nowych nitek pod starym korytem Odry, też 500 mm średnicy. Tam są w tej chwili dwie nitki, też stalowe, natomiast też niestety już mieliśmy awarię. Modernizacja magistrali na osiedlu Piastów Śląskich będzie kosztować około 1 000 000 zł. Prace mają potrwać 1,5 miesiąca. Od soboty odwiedzający Legnicki Kościół Mariacki będą mieli okazję obejrzeć wyjątkową wystawę, która upamiętnia jubileusz 500-lecia reformacji. Objazdowa ekspozycja składająca się z 15 tablic przyjechała ze świątyni w Sycowie i prezentowana będzie do końca sierpnia. Przed 500 laty, 31 października 1517 roku w miasteczku Wittenberga nad Łabą Marcin Luther ogłosił 95 tez o handlu odpustami, zapoczątkowując rewolucję kulturową, która ogarnęła całą Europę. Śląsk przyjął reformację jako jeden z pierwszych krajów. Dzisiaj, jeśli pytamy o Kościół Ewangelicki na Śląsku, to tak naprawdę dotykamy trzech diecezji tego kościoła, czyli diecezji cieszyńskiej, najbardziej liczebnej, diecezji Kościoła Ewangelickiego, zamieszkiwanej przez blisko 80 tysięcy luteran. Natomiast musimy też wspomnieć o diecezji katowickiej, która obejmuje swoim zasięgiem głównie tereny Górnego Śląska, Śląska Opolskiego. No i diecezji wrocławskiej, która sięga tutaj na ten Dolny Śląsk.
Przed 1945 rokiem Kościół Ewangelicki doskonale funkcjonował na naszych terenach. W samej tylko Legnicy działało kilka parafii liczących po kilka tysięcy wiernych. Dziś dominuje Kościół katolicki. Po ewangelikach na tych terenach pozostało wiele cennych rzeczy, w tym również obiektów sakralnych. No troszkę szkoda, że nie wszystkie siłą rzeczy udało się zachować. Część tych obiektów popadła w ruinę. Ewangelicy do dziś poszczycić się mogą przepięknymi i oryginalnymi zabytkami, takimi jak chociażby Świątynie Pokoju w Świdnicy czy Jaworze. Nie sposób nie wspomnieć o tym kościele, kościele Marii Panny w Legnicy, w którym w 1522 roku odbyło się pierwsze ewangelickie nabożeństwo i od tego czasu po dzień dzisiejszy jest to kościół ewangelicki, który służy wiernym tego wyznania, pomimo że tak jak powiedziałem, jest nas tutaj w Legnicy niewielu. W subregionie legnickim od Góry i Głogowa aż po Jawor i Złotoryję społeczność ewangelicka liczy zaledwie kilkaset osób. Co roku dołącza do niej po kilku byłych katolików, którzy z powodzeniem odnajdują się w kościele luterańskim. Od 2 lat na mocy porozumienia gmin wyznawcy tej wiary mogą pobierać lekcje religii. W Legnicy odbywają się one w szkole podstawowej nr 1, a w Głogowie w SP7. Te lekcje też mogą mieć charakter taki, jaki mają w przypadku innych wyznań, a więc nie spotykamy się tylko gdzieś tam po kątach, w jakichś salkach czy u uczniów w domach, ale możemy też spotykać się w szkole. Chcąc poznać kulisy ewangelicko-augsburskiej historii, warto obejrzeć dwujęzyczną wystawę przygotowaną przez Śląskie Muzeum w Görlitz. Wernisaż w legnickiej świątyni odbędzie się w najbliższą środę 12 lipca o godzinie 16. Cegiełki wstępu kosztują 3 zł dla dzieci i młodzieży i 6 zł dla dorosłych. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.